Krzysztof Jackowski po raz kolejny dał znać o swoich umiejętnościach. Jasnowidz nieraz pokazywał już, że celnie potrafi przewidzieć to, co czeka nas w nadchodzącym czasie. Jego najnowsza wypowiedź nie zawiera dobrych informacji. Najbardziej poszkodowani mają się stać emeryci i renciści. Nie obejdzie się również bez kontrowersji wokół Mateusza Morawieckiego. Krzysztof Jackowski jest bez wątpienia najbardziej znanym jasnowidzem w naszym kraju. Zapracował sobie na to m.in. dzięki szerokiej współpracy z policją, której pomagał rozwiązać liczne sprawy. Oczywiście jest to tylko jedna część jego działalności. Krzysztof Jackowski regularnie prezentuje wizje dotyczące kolejnych tygodni i miesięcy i stara się ostrzegać rodaków przed złymi zdarzeniami, które na nich czekają. Według niego, już niedługo poważny cios otrzymają m.in. emeryci i renciści. W polityce natomiast królować będzie wielki skandal z udziałem premiera Morawieckiego. Krzysztof Jackowski ostrzega emerytów i rencistów. Chociaż świadczenia dla seniorów i osób schorowanych konsekwentnie rosną, to podwyżki nie są współmierne do galopujących cen. Niestety, dziesiątki tysięcy Polaków, którzy mają za sobą lata ciężkiej pracy, nie może sobie pozwolić na emeryturze na spokojny odpoczynek. Według Krzysztofa Jackowskiego, w nadchodzących miesiącach sen z powiek będą spędzały im kolejne wzrosty cen najważniejszych produktów. Niechlubny prym w tej kategorii będą wiodły leki, które stanowią niekiedy największą pulę wydatków pośród seniorów. Najmniej zasobne portfele będą musiały unieść na swoich barkach najbardziej pokaźne wydatki. Mateusz Morawiecki w centrum poważnego skandalu. Krzysztof Jackowski nie ma wątpliwości. Źródłem niemałych problemów będzie w tym roku również premier Mateusz Morawiecki. Chociaż wielu obserwatorów sceny politycznej upatrywało w taśmach Kaczyńskiego największego problemu Prawa i Sprawiedliwości, to Krzysztof Jackowski zaznacza, że zupełnie inna sprawa odciśnie negatywne piętno na partii rządzącej. PiS nieraz wprowadzał bardzo dyskusyjne przepisy. Wiele ustaw było podważanych przez konstytucjonalistów, bądź ekspertów innych dziedzin prawa. Jednak formacji dowodzonej przez Jarosława Kaczyńskiego zawsze udawało się wyjść z kłopotów obronną ręką. Jasnowidz przepowiedział, że tym razem czeka ich najpoważniejsze wyzwanie ze wszystkich. Premier ma podjąć decyzję o wprowadzeniu niebywale kontrowersyjnej ustawy, która będzie niezgodna z prawem. W rezultacie przez Polskę przetoczy się fala protestów, które pokażą, jak bardzo społeczeństwo jest zniesmaczone działaniami najważniejszych osób w państwie.